Witam. Dzień 11 podróży. Wyjeżdżamy dzisiaj do Wenecji. Według Google 479 km. Jest to trasa krótsza niż autostradami, ale bez opłat. Bo opłaty są bardzo duże za autostrady, kasują nawet za motocykle, po prostu to jest jakieś jaja. Także jedziemy drogami niepłatnymi. Coś w stylu naszych może ekspresówek, coś takiego. Przynajmniej częściowo. I zobaczymy, o której da się dojechać. A tutaj taka niespodzianka, w sumie na środku drogi bez mała. Takie fajne drzewko. Połowę za nami. 200, żeśmy przejechali 270, prawie stało 230. Jesteśmy w połowie drogi do Wenecji. Jedziemy nie autostradami, bo jest za drogą. Są drogi typu jak u nas Gierkówka, czyli Warszawa-Katowice, stara. Warszawa-Katowice. Drogi są fatalne, proszę. Fatalne. Po prostu tak jak są spękane asfalty we wszystkie strony, po długości, poprzek, w kratkę. Jakiś po prostu obłęd. I dupa daje do wiwatu. Pani też mówi, że dupa daje do wiwatu. Chodzi i szuka WC-u teraz. Masakra, po prostu masakra. 130 km gdzie cały przyjechaliśmy i tankowania i trzeba odpocząć po prostu, bo nie daje rady, po prostu nie daje rady, takie są chujowe drogi. Masakra. Patrzę na cenę paliwa, zatankowałem za 1,77 euro. Natomiast patrzę obok 1,62, 15 centów taniej. Kurwa, a tutaj jest sama obsługa, albo podchodzi gość i odbierze ci pieniądze. 15 centów. Dopiero teraz to zauważyłem, że coś takiego jest. Ja pierdyka. Ale nas załatwili. Chodź zobaczyć sobie, żona. Porównaj cenę na niebieskim i na pomarańczowym paliwa. Zobacz. A widzisz cenę? 15 centów różnicy. Bo to jest serwis, czyli facet podchodzi ode mnie, odbiera pieniądze, albo ja do kasy, to jest 15 centów różnicy. Teraz dopiero zauważyłem. Coś takiego jest. Jakby tu zatankował, 60 groszy na liczbę. Ponad. Jesteśmy z Skarbnika w Wenecji, w sumie w mieście, bo to nie w Wenecji, tylko w mieście Mestre, to się nazywa czy coś. Zajebisty kampus, czyli to filmik, domka holenderski, 33 euro, nocleg. Jedziemy teraz do Wenecji. 2,50 bilet, podjeżdża prosto z portu. Spod kampingu, autobus. Także wracamy publicznym busem i to jest drugi stypendium, bo jest restauracja, bar, basen, wyłożone wszystko kostką, drzewa, zajebisty temat, naprawdę. Świetny kemping. Idziemy, Polinka? Polinka, idziemy do autobusu? Śmiechnij się trochę do męża. Słyszysz? Polinka jest zła. Nie wiadomo na co, ale jest zła.
autobusu. Ja mogłem się tak opłynąć. Żona, jak się podoba w Wenecji w ciągu dnia? Nie, no w miarę, nie śmierdzi. Nie? Jakoś ostatnio jak byliśmy, wtedy to dziwnie, gorzej było, nie? Teraz tak w miarę. Nie, no nie czuł nic, że jakieś tam jakieś... Zobaczymy, jak będzie głębiej, tam pójdziemy na plac Świętego Marka bodajże. Chyba Marka. Będziemy mieli z Holminką romantyczne sceny. Rona, będziemy mieli romantyczne sceny? Tak. Jakie? Co zaplanowałaś? Nie. Co zaplanowałaś? Słyszysz? Patrz, bo w telewizji jesteśmy. O, mordy, dalej grzeje. Dworzec kolejowy. Świętego Marka, to jest właśnie drogowskaz, że prosto, to idziemy. Alinka już pędzi, nie zatrzyma się może. Mówi, że jej nogi bolą i plecy. Alinka, to jest na pewno ta ulica? Na pewno ta ulica? Może no. Wszyscy idą do chyba tędy. Czas. No to dobra, no może zabudzimy. Wskazy. To naprawdę to jest, jakby nie było żadnego wskazu i nie miałby telefonu z nawigacją, to chuj. Ja pamiętam w 2002, jakśmy tu byli. To nikt nam nie powiedział wtedy jeszcze, że jak trzeba iść, że są napisy, że do placu Świętego Marka. Tylko już tak, żeśmy sobie weszli. Tu w lewo, tam w lewo. Później nas zeszło chyba za 40 minut, nie mogliśmy znaleźć drogi do wyjścia. Masakra. Jak się nie wie, jak tu się poruszać. Kurwa, no tyle alejek, niektóre wręcz na dwie osoby, żeby się ledwo minęły. Masakra. Mniej więcej, no dwoje ludzi się minie i tyle. Niektóre ściany mam wrażenie, że nie bardzo trzymają pion. Także to chyba nie jest tak jakoś safety bardzo. No, grać, pizzeria nawet. Wszystko to można, każdy rodzaj sklepu. O, z boskami nawet. Dziecięcymi. W sumie tu ludzie żyją, to przecież chyba potrzeba takich rzeczy. Strzelimy sobie fotę. Mafia, Venezia, Resaca. Under Mafia. Ah, ah, ah. Mieszka. Stary rumpel i model wczoraj chciałaś. Różnica pewnie ze 40 lat. Aha, jest por eso que ja tutaj. Ale to naprawdę majętne. Ale co z tego? Widziałeś jak wyglądał? Nieważne. No i co z tego? Materialistka. Chcesz być poszła z takim starym dziadem? Bo kasa by była? No nie. Powiedz to publicznie. Poszłabyś z takim starym dziadem? Nie. Całe szczęście. Ale z młodym chłopakiem takim jak ja, to czemu nie, nie? Jakby miał taki duży portfel. Portfel czy kopyto? Tam kopyto to doliże. Tak. Jesteśmy z Halinką na placu Świętego Marka. O, zdobnictwo tutaj, kurde, katedra to jest
niesamowite. Poezja. Poezja. Wszystkie kolumny, to wszystkie malowidła. Ja pierdolę. Wiesz, jak to wygląda, Halinka, co? Przejdziemy dalej. Co? Nie, tam to było chyba. Chodź, zrobimy to zdjęcie. O, Halinka już oswoiła kaszki. Tak, jeszcze foto wam. Alika ma stron do kamery. Stresuje się, jak nie filmuje. Nie wiem dlaczego. Przecież piękna kobieta, prawda? Alika. Kochani, nie stresuj się. Jesteśmy w Wenecji, mamy cudownie. Romantycznie. Idziemy sobie z autobusu. Przyjechaliśmy z Wenecji. Tylko tutaj tak sporo się takich Włochów innych kręci. Nie wiemy, czy się nie wpierdzilimy w jakąś Ciapatowo City lub coś takiego. Za nami dwa murzyny. Chyba nie będzie tak źle, nie, Halinka? Co? Dwa przygody. Dwa przygody. To tobie do... Nie tylko kozy dymają, także.